Dzień dobry, jestem Jarek. Witam na oficjalnym kanale marki Magnum. Dzisiaj skupimy się na spawaniu urządzeniem MIG-285 Dual Pulse. Pospawamy sobie płaskownik 2 mm i 5 mm w metodzie podwójnej pulsacji. Także teraz skupimy się na przygotowaniu tego urządzenia do spawania. Zaczniemy sobie od podajnika. Głównie jakie są rolki. Urządzenie przezbrojone przychodzi do nas pod aluminium, ale co prawda warto zobaczyć i zweryfikować, czy to jest wszystko ok i czy rowek jest obrócony w odpowiednim kierunku. My będziemy spawać drutem 1-2 aluminium. Teraz sobie zobaczymy. Rzeczywiście tak jest. 1-2U jest po stronie drutu. Dalej przejdziemy sobie do założenia rurki prowadzącej drut. Ona znajduje się w zestawie, który dostajemy razem z urządzeniem. Wkładamy ją od strony gniazda Euro. Dopychamy sobie do rolek. I kontrujemy śrubką, która również znajduje się w zestawie. Lekko dociskamy śrubokrętem, żeby ta rurka nam nie uciekła. Tak będzie ok. Jeżeli o podajnik chodzi, to tyle. Docisk do aluminium jest ustawiony na 3 i to w zupełności nam wystarczy, by pewnie podać drut. Teraz przejdziemy sobie do uchwytu spowalniczego. W uchwycie spowalniczym mamy pancerz teflonowy, który w zestawie on wystaje nam mniej lub więcej z uchwytu. My go ucinamy na zero, ponieważ włożyliśmy rurkę prowadzącą drut. I tak jest ok. Więc przykręcamy go do gniazda Euro. Przewód wystający ze spawarki podłączamy do wtyku oznaczonym plus, masę do wtyku oznaczonym minus. Przejdziemy sobie teraz do założenia drutu. Będziemy spawać drutem 1-2. Z domieszką magnezu. Następnie ustawimy sobie gaz. Gaz ustawimy sobie na 12 litrów. Łatwo będzie zapamiętać, do drutu jest 1-2 12 litrów, do drutu 1-0 10 litrów i do drutu 0-8 8 litrów. Także łatwo zapamiętać. Możemy sobie włączyć urządzenie do sieci. Teraz należy pamiętać, jeżeli przyjdzie nam do zmiany wtyku siłowego. W niektórych urządzeniach naszej marki trzyfazowych jeden kabel może być niebieski, ale to też jest faza. Także nie sugerować się tym, że to jest przewód neutralny. Także muszą być obsadzone trzy fazy i ochronny PE. Możemy przejść do ustawień urządzenia i rozpocząć spawanie. Jak wcześniej wspomnieliśmy, będziemy spawać dwie grubości płaskowników aluminiowych. Grubszy to 5 mm, cięższy to 2 mm. Zaczniemy od ustawień do tego grubszego, biorąc pod uwagę, że będziemy spawać w metodzie podwójnej pulsacji. Więc sobie tą metodę musimy zmienić. Drut 1-2. Indukcyjność zostawiamy na standard. Będziemy spawać w dwutakcie. Prąd, jaki potrzebujemy, to prąd szczytu będzie 260 A. Napięcie korekty zmniejszymy sobie do 1,7. Gaz przed ustawimy sobie na pół sekundy, żeby wypchnąć powietrze ewentualnie, które się zgromadziło w uchwycie. Prąd bazy ustawiamy sobie na 150 A. Korektę prądu bazy ustawimy sobie troszeczkę mniejszą na 1,3. Balans zostawiamy na 50%, czyli jednego i drugiego prądu będzie po tyle samo. Częstotliwość ustawimy na 1,3. Także przygotujemy się do spawania, ubierzemy i możemy działać. Jeżeli już przeszliśmy przez wszystkie etapy ustawienia urządzenia, tak jak my na tą chwilę, możemy się adekwatnie ubrać do spawania, to jest bardzo ważne, i zadbać o jakiś wyciąg parów spawania, żeby się po prostu tym nie truć. Także my mamy wszystko przygotowane, ubieramy się do końca i zaczynamy spawanie.
Ok, teraz przejdziemy do tej drugiej grubości, czyli 2 mm. Wszystkie parametry po lewej stronie urządzenia sobie zostawiamy. Zmienimy sobie prąd na prąd szczytu 150 A. Korektę sobie damy na 1,5 V. Gaz przed sobie zostawimy. Prąd bazy ustawimy na 60 A. Korektę tu też na 1,5. Balans zostawiamy 50% i zwiększymy sobie częstotliwość pulsacji na 1,7 Hz. I możemy działać. Teraz już wiesz, jak ustawić urządzenia i jakich parametrów użyć do spływania aluminium. Po więcej danych technicznych tego urządzenia zapraszam na naszą oficjalną stronę internetową Magnum Welding. Ode mnie to tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.